Jezus Chrystus. Na Jezu Jezu. Amen. Przygodny księży prałacie Andrzeju, drodzy bracia kapłańscy Chrystusowi, wielebne siostry zakonne, szanowni Państwo, przedstawiciele władz miejskich i samorządowych, drodzy zaproszeni goście, umiłowani w Chrystusie mieszkańcy tutejszej parafii. Wiele ich ruszy, wiele ich ruszy. Pierwszy urodził się w Polsce Szlacheckiej XVI wieku, drugi przyszedł na świat 470 lat później w Polsce okresu międzywojennego. Pierwszy ukończył tylko nowicjat u jezuitów i na krótko przed śmiercią złożył śluby zakonne. Drugi rozpoczął kapłaństwo jako zwyczajny wikariusz w niegodnici, aby później pełnić posługę biskupa, kardynała i wreszcie wspiąć się na papieski tron, tron następcy świętego Piotra. Pierwszy przeżył zaledwie 18 lat, drugi natomiast przeżył, dożył lat sędziwych, odchodząc do domu ojca w wieku lat 85. Kochani moi, wiemy, o kim mowa. Święty Stanisław Kostka i święty Jan Paweł Wielki. To oni nas dzisiaj zebrali w tej wrzasnickiej świątyni, byśmy mogli przeżyć poświęcenie popiersia polskiego papieża i płaskorzeźby patrona dzieci, młodzieży, patrona naszej łódzkiej diecezji. W tym miejscu dziękuję serdecznie księdzu prałatowi Andrzejowi Maciejewskiemu, proboszczowi tutejszej parafii oraz wszystkim dzieci, którym możliwe jest to dzisiejsze spotkanie. Spotkanie tym cenniejsze, że przyszło nam, kochani, żyć w czasach, kiedy wielu chciałoby obliki związane z chrześcijaństwem i Kościołem raczej przewracać, niż budować. A przecież są te pomniki swoistym przesłaniem skierowane nie tylko do nas, ale i do przyszłych pokoleń. Przesłanie, które wskazuje, jak żyć, aby życia nie przekrać, nie zmarnować, ocalić to, co naprawdę cenne i piękne. Pomniki, epitafia i inne tego rodzaju pamiątki osób wielkich to przecież swoiste wołanie, aby ci, którzy przy nim się zatrzymują, na nie kierują swój wzrok, także chcieli dążyć do wielkości. Przypomina mi się w tej chwili wiersz naszego wieszcza Cypriana Kamila Norwida, który miał powstać pod wpływem wrażenia, jakie na poecie wywarł święty Stanisław Kostka. A ty odważ święty się stanąć Pana, a ty odważ stanąć się jeden sam, być święty, to nie z lęku powstać ze wschodem, to ogromnym być, przytomnym być. Krocz jasny, uświetniony, na twarzy ten Chrystusa rys, miłość. Święty aż po krzyż, przez krzyż, na krzyż. Ty się wahasz, ty się cofasz, ty się odważ, święty być.
siostry i bracia. To przesłanie płynie dziś do nas od dwóch wielkich Polaków, świętego Stanisława Kostki i świętego Jana Pawła II. Na początku powiedziano, że wiele nie różniło. To prawda, ale prawdą też jest, że obydwaj mieli coś ze sobą wspólnego. Tak jest napisane. Mesjasz, który nie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Słyszymy w niedzielnej dzisiejszej Ewangelii. Wy jesteście świadkami tego. Zarówno Stanisław Kostka z pobliskiego Rostkowa, jak i pan Wojtyła z Wadowic, późniejszy papież Jan Paweł II, byli świadkami Jezusa Chrystusa. Każdym dniem swego życia, każdym wypowiadanym słowem, każdym życiowym wyborem, każdą podjętą decyzją oni dawali świadectwo, że Chrystus zmartwychwstały jest prawdziwym Panem i Zbawicielem świata. Na każdym etapie swojego życia szli drogą Chrystusowej przykazów. Dlatego miłość Boża była w nich doskonała. Zgodnie bowiem z usłyszanymi dzisiaj słowami z pierwszego listu świętego Jana Apostoła, po tym poznajemy, że znamy Jezusa, jeżeli zachowujemy Jego przykazanie. Kto mówi, znam Go, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała. Kochani moi, jestem głęboko przekonany, że zarówno święty Stanisław Kostka, jak i święty Jan Paweł Wielki dobrze znali Jezusa przede wszystkim przez autentyczną, radykalną, doskonałą miłość. To Jezus, Jego przykazanie miłości nadawało sens ich życiu. Jezus, Jego miłość ich prowadziła i dodawała sił w godzinach próby, których każdy z nich miał przecież niemało. Dla młodego Stanisława, Stasia, tą godziną próby była walka o realizację marzeń, by wstąpić do zakonu, do Towarzystwa Jezusowego. Brak wsparcia ze strony najbliższej rodziny, niezrozumienie kolegów, choroby, z którymi się zmagał. Dla Karola, Jana Pawła, godziną próby był mroczny czas hitlerowskiej okupacji, potem komunizm, walczący z religią w jego umiłowanej ojczyźnie. Potem trudne problemy Kościoła przełomu XX i XXI wieku, z którymi musiał się mierzyć jako papież. Obydwa święci, za których dzisiaj dziękujemy Bogu w tej Eucharystii, przeszli jednak zwycięsko swoją drogę. Dlaczego? Dlatego, ponieważ wiedzieli, że u jej kresu czeka na nich zmartwychwstały Jezus. Ten, któremu zawierzyli i z którymi związali swój los na dobre i na złe.
to On sam, Pan i Zbawiciel, był ich ostateczną nagrodą i ukoronowaniem wszystkich życiowych wysiłków. Siostry i bracia, dobry Bóg pozwala nam dzisiaj spotkać się na uroczystości poświęcenia popiersia świętego Jana Pawła Wielkiego i płaskorzeźby świętego Stanisława Boski. Niech te dwa pomniki tu w Przasnyszu, to okno papieskie w Przasnyszu, na zawsze pozostaną dla nas znakiem dwóch wielkich naszych rodaków, którzy wygrali życie, to doczesne i to wieczne życie. Niech będą także zaproszeniem do ich naśladowania, byśmy idąc drogą Bożych przykazań, coraz bardziej zbliżali się do Jezusa, budowali na Jezusie naszą codzienność i cieszyli się kiedyś oglądaniem Go twarzą w twarz przez całą szczęśliwą wieczność w Jego Królestwie.